przejdę do tematu samego show biznesu, w którym jest pani już dobrych parę lat. Czy był on dla pani łaskawy? Na scenie jestem od 27 lat i no, bywało różnie, no, są wzloty i upadki, trzeba tak naprawdę po prostu ciężko pracować, żeby utrzymać się na jakimś odpowiednim poziomie. Ja mimo mojego dorobku nie osiadam na laurach, uwielbiam pracę, uwielbiam od siebie wymagać, wymagam też od innych, z którymi współpracuję. Nie lubię być klepana po plecach i głaskana i chwalona. Czasami krytyka jest bardzo wskazana. Lubię wokół siebie mieć ludzi szczerych. Powiedziała pani, że jest pani na scenie od 27 lat. Muzyka na przestrzeni tych lat bardzo się zmieniła. Ciężko jest teraz napisać coś, co trafi do ludzi? Myślę, że zawsze było ciężko, znaczy ciężko. Wiesz, trudno powiedzieć, czy ciężko, czy łatwo. No to po prostu się zdarza lub nie zdarza. Komponując piosenkę, pisząc tekst, nie zastanawiam się nad tym, czy to będzie hit, bo tego nie da się przewidzieć, tak samo dzisiaj, jak i wcześniej. Więc tworzę tak, jak podpowiada mi serce, zawsze tak robiłam i no i czekam na efekty. Jeśli się udaje ustrzelić tak zwanego hita, wspaniale. Ale jeśli nie, nie można załamywać rąk i wrzucać wszystkiego, co się stworzyło, do kosza, bo to jest, każda piosenka jest częścią mojej artystycznej drogi i ma swoje miejsce. Czy zauważyła pani takie zjawisko, że w momencie, kiedy influencerzy zaczęli tworzyć muzykę, ten rynek zrobił się trudniejszy do przebicia? Myślę, że łatwiej jest się przebić, bo są większe możliwości, natomiast dużo trudniej jest pozostać na tak zwanym szczycie, bo to już jest kwestia takiej no, próby czasu i przekonania do siebie publiczności i bycia szczerym w tym, co się robi. Ja absolutnie nie chcę oceniać tego, co robi ktoś inny. Jeśli jest miejsce, to bardzo proszę, twórzcie, a nuż zdarzy się coś naprawdę wartościowego. Tak, dla każdego znajdzie się coś, w czym się świetnie odnajdzie. Dokładnie.